Lampy Seksu, część pierwsza. Miała to być kolejna czerwcowa niedziela, jakich Kefir przeżył już setki podczas swojego w sumie jeszcze krótkiego, prawie trzydziestoletniego życia, życia przez którego większość nie działo się praktycznie nic ciekawego i godnego wytłuszczenia w rubryce Moje osiągnięcia. Do pewnego etapu dom, szkoła, dom, później dom, robota, dom. W takim kieracie było mu dobrze. Nie była mu potrzebna świadomość tego, ile ciekawszych możliwości spędzenia czasu mu uciekło. Po prostu żył tak, jak uważał najlepiej. Niedługo miała wybić godzina, z którą miał opuścić macierzystą dzielnie. W robocie jeden z dobiegających do pięćdziesiątki ziomków nazywał wypady tego typu po swojemu, do rodziców. Kefir jednak do końca nie potrafił powiedzieć dlaczego, ale nie przeszłoby mu przez gardło tego typu sformułowanie. Mimo iż rodziców cenił, darzył miłością i pamięcią, to byli oni jedynie jakimś tam procentem całego uniwersum, które otwierało się po przekroczeniu granicy gminy Huszlew. W zasadzie mogła to być dowolna pora roku i tak zawsze było co tam robić – mógł się przecież spotkać ze swoim ulubionym psem pobujać się gdzieś po terenie furą mógł ustawić się z ziomkami pod sklepem przy kościele i po paru piwkach na ławeczkach uderzyć stronę boiska na coś mocniejszego i może jakieś palenie przede wszystkim jednak mógł się wybrać na farmę do wujka Wojtka męża jego ciotki Elki wielką prawdą jest fakt mówiący, że mężczyzna z wiekiem coraz bardziej tęskni za powrotem do lat dziecięcych Kefir na szczęście miał swoje dzieciństwo na przywołanie po zameldowaniu się na podwórku wujka Wojtka w Makarówce. Wujo niespecjalnie miał ambicje iść z duchem czasu Rzeczpospolitej unijnej i nie inwestował raczej w swój agroinwentarz, przez co jego sprzęt i budynki wciąż przywoływały klimat z lat 90. To wszystko składało się na mityczną dzielnię, do której kefir z chęcią uciekał, kiedy tylko w mieście mu się nie wiodło, bądź był tam zbyt długo i potrzebował widoków łąk i lasu, jak swego rodzaju oddechu. Prawdziwe imię kefira to jednak mimo wszystko Łukasz. Chyba nikt nie zna Łukasza, który nie dorobiłby się śmiesznej ksywy, zastępującej w nieformalnych rozmowach to imię. Tak było i w przypadku tego rodowitego mieszkańca Huszlewa. Jego kariera edukacyjna wiodła poprzez tutejszą podstawówkę i gimbazę. Kolejnym krokiem był łosicki rolnik, a następnie studia na UPH, po którym zahaczył na staż w wydziale komunikacji Siedleckiego Starostwa Powiatowego i już tam na stałe wsiąku. Po tym wszystkim, czego nasłuchał się w młodości i naoglądał jak o byle jaką fuchę heroicznie walczą jego starzy, uświadomił sobie, że nie powtórzy ich doli i musi sobie ogarnąć jakąś stabilną robotę na lata, najlepiej coś w stylu urzędnika. Niestety dopiero po kilku latach uświadomił sobie, że w tej branży zatrudnienie idzie z wiatrem obecnie rządzącego w budynku ugrupowania. Kefir miał to jednak gdzieś. I może nawet po trochę po cichu liczył, że po najbliższych wyborach, kiedy zmienią się w starostwie rządzący, ktoś się dobierze do dupy jego kierownikowi, który ewidentnie nie miał pojęcia o swojej robocie i nie czuł tego, jak zarządzać grupą i dysponować zasobami ludzkimi. Nie lubił tego momentu, kiedy mimowolnie, pod koniec udanego weekendu, takiego jak teraz, znów zaczynał rozkminiać o robocie, kierowniku i przytępnych klientach, nie potrafiących wypełnić samodzielnie nawet najprostszego wniosku. Tym razem jego myśl przerwała krótka wibra wiadomości z Messengera. Szymon Nikoniuk. Cześć, wracasz dzisiaj do SDL? Te? a co? O której? Nie wiem, koło dwudziestej, a co? Masz miejsce? Mam. Można się zabrać? Te. To gdzie być? Koło kościoła. Okej, okay, będę czekał. Oko. I tak oto zupełnie niepozornie, dwóch ziomków dobiło paktu podróży planowanej na niespełna godzinę drogi. Dwóch ziomków, eee, to może za duże słowo, po prostu takich tam kolegów, którzy nie mają specjalnie dużo wspólnych zainteresowań, ale posiadają wystarczająco dużo wspólnych ziomków, by ze sobą od czasu do czasu coś wypić. Szymon był zresztą dosyć specyficznym gościem i raczej ze świecą szukać nawet w huszlewie i okolicy kogokolwiek, kto mógłby powiedzieć, że jest jego prawdziwym przyjacielem. Najchętniej lubił się bujać sam. Mieszał się między ludzi, jedynie z nudy i rzadko nachodzącej mu na głowę ciekawości. W okolicy słynął z tego, że nawet kiedyś nagrywał jakieś kawałki reggae rapowe i w sumie niektórych nawet dały się słuchać, ale Szymon nie zdobył nimi spodziewanego rozgłosu i po kilku latach ciszy sprzedał swój mikrofon pojemnościowy wraz z interfejsem na Allegro za jakieś grosze. Szymon swoją nawijką trochę przypominał swego czasu jednego z warszawskich wykonawców, jakim był Sidney Polak. Po jednej z popijaw, gdzie ziomki puszczali sobie dla klimatu jego nuty, co zresztą strasznie go wkurwiało, dostał ksywę Sidney, która została mu zapamiętana w najbliższej okolicy do dziś. Sidney trafił do Siedlec zupełnie przypadkiem, podobnie jak do większości swoich przyczółków w zawodowej karierze. Jakoś na rok przed maturą rozstał się z murami łosickiego Bajorka i odbijał się od różnych lokalnych pracodawców. Raz było lżej, raz było ciężej, ale ogólnie zawsze kończyło się rozstaniem za porozumieniem stron. Za młodu Szymon dorabiał się u jednego z lokalnych bambrów przy sadzonkach haroni. Później łopatował i woził węgiel w Łosicach, a następnie był pomocnikiem mechanika, zaliczył sortownie warzyw, Firmę wykończeniową i rozlewnie energetyków w miejscowości dziadkowskie, co też zresztą rzucił po jakimś czasie, mimo całkiem niezłych dwóch i pół kafla na rękę. Sidney zawsze wstając do pracy, łapał się na tym, że jest to kolejna robota, która w żaden sposób nie sprawi, że ujrzy swoje nazwisko na liście w magazynie Forbes. Tak oto gość o 5 lat młodszy od Kefira, obskoczył tylu pracodawców, Ilu nie dał rady Łukasz wraz z swoją rodziną na przestrzeni całej dekady? Sydney, po rzuceniu ostatniej konkretnej roboty na umowę i w międzyczasie drobniejszych zleceń, wykonywanych na zasadzie, żeby matka się nie przypierdalała, że nic nie robi, na jednym z portali z pracą zobaczył ogłoszenie o wolnym miejscu na stanowisku kuriera. Po raz pierwszy w życiu przeszła mu przez głowę błyskotliwa myśl, że to może jednak jest ten strzał. Nic nawet nie wysyłał, tylko zadzwonił zapytać i następnego dnia wyruszył swoim ledwie toczącym się gratem na spotkanie przygodzie. Ludzie na miejscu okazali się całkiem sensowni. Sidney pojeździł przez tydzień z jednym z kierowców na przyuczenie i od poniedziałku dysponował już swoim żółtym busem, załadunkiem i 53 punktami do obskoczenia w okolicy Sadownego. W innym przypadku pomyślałby, że wszystko to poszło zbyt łatwo by się mogło udać, ale tutaj czuł tylko wolność. Nikt mu nie stał nad głową, nikt się nie wpierdalał, nikt nie mówił wreszcie, co ma robić, a czego nie. Było to uczucie, jakiego brakowało mu przez te wszystkie lata. Początki w tym fachu nie były łatwe, ale udało mu się wciągnąć, a nawet był świadkiem kilku gości przychodzących na przyuczenie po nim, którzy na jego oczach odpadali z gry. Do szczęścia brakowało mu jeszcze opuścić chatę starych. Skoro baza firmy jest w Siedlcach, to sto razy bardziej opyli się gdzieś tutaj osiąść, niż codziennie transferować w te i nazad do Huszlewa i jeszcze słuchać starych zawracających dupę w domu. Po dwóch tygodniach szukania ogarnął sobie pokój w domku jednorodzinnym na Romanówce, dokładnie na ulicy Bernarda Bucholca i wreszcie zaczynał żyć jak człowiek. Tylko tyle chciał. Żyć wokół ludzi... U których ma czyste konto i funkcjonować z dala od starych i środowiska, w którym obecność nie gwarantowała mu żadnego postępu. W miarę jak zbliżało się ku godzinom wieczornym, Kefirowi, jak zwykle zresztą, odechciewało się gdziekolwiek jechać. Tutaj przecież miał wszystko: spokój, porządny domowy obiad, dobre towarzystwo, jakąś piłeczkę i słońce. Jako, że większą część tygodnia łukasz spędzał pracując w budynku, przy parszywej klimie łaknął słońce kryba wody. Od dwóch dni panował porządny upał, więc mogło już niektórym to słońce zbrzydnąć. Jednak kefir czerpał go tej niedzieli garściami, bo wiedział, że na skutek zapowiadanego ochłodzenia upłynie dwucyfrowa liczba dni, zanim znów na legalu będzie mógł skorzystać z tej energii solarnej. Gdyby nie musiał za kilka godzin jechać samochodem, mógłby się troszkę schłodzić, sącząc piwo, jednak myśl o tym, że nie może tego robić, przybijała go mocno. Do tego niedługo przecież trzeba wracać. Ech, jedyny może pocieszający fakt był taki, że w dzisiejszej podróży będzie mu ktoś towarzyszył, co wiąże się z rozmową. Wiadomo, jak jest rozmowa, to i cała droga upływa o wiele szybciej. Wybiła dziewiętnasta. No to nara, chłopaki, trzymajcie się, dzięki za grej do zoba za dwa tygodnie pewnie. Pożegnał się z wariatami, z którymi się tego dnia sporo pośmiał przy okazji definitywnie zakończonej napicie piwa Gierki, jako było jedno podanie na małą bramkę. W telu bez powiadomień, co było znakiem, że Sidney się nie rozmyślił i trzeba się spodziewać, że będzie gotów. Nie był raczej typem gościa, który rezygnował z inicjatywy, którą sam zaproponował. Szymon do niedawna jeździł do Siedlec swoim rozklekotanym Golfem 4, ale tym razem musiał go na tydzień zostawić u elektromechanika, który miał się zająć szwankującym sterownikiem silnika i wycieraczkami. Co prawda miał przecież jeszcze w mieście do dyspozycji busa, którym obskakiwał punkty w ramach kurierki, ale szefostwo nie pozwalało mu zapuszczać się nim na swoje potrzeby, co w innych firmach bywa przez kurierów praktykowane. Zresztą, nawet jak nie będzie Sydneya, to znając Kefira, co najwyżej spłynie to po nim. Oleje, że go nie ma i pojedzie dalej. Po zmyciu boiskowego potu i ciężkiego zapachu spalonej na słońcu skóry, Łukasz chwilę odpoczął, zjadł kanapki i zaczął się pakować. Jego pakowanie z przebraniem trwało niecałe 3 minuty. W międzyczasie jeszcze rzucił okiem na transmitowany w TVP Sport mecz Ekstraklasy i w sumie był już gotów by ruszać. W międzyczasie słyszał, że matka coś tam wspomina o jakiejś chmurze czy coś, ale nie brał specjalnie tego do głowy. Dopiero po kilku dłuższych chwilach zaświeciła mu się czerwona lampka. Kilka dni temu widział na jakiejś lokalnej stronie informacyjnej ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące burz, które miały wystąpić 7 czerwca w godzinach od 15 do 24 na terenie wszystkich okolicznych powiatów. Spojrzał na kalendarz w telefonie i okazało się, że siódmy czerwca jest dziś. Kurwa, myślałem, że to dopiero jutro. Powiedział sobie w myślach. Kiedy Kefir wyszedł na dwór, zobaczył ciemno szarą ścianę chmur stojącą nad kierunkiem jego podróży niczym but nad robalem, którego los za kilka sekund skończy się zmiażdżeniem. Widok ten przeraził też jego matkę z niewiadomych powodów bardzo bojącą się burzy. Matka Kefira często przywoływała w takich chwilach czasy, gdy w jej rodzinnym domu w Makarówce podczas burzy z piorunami wstawiało się w oknie gromnice. Takie historie tylko dodatkowo wpieniały Łukasza, który, mając na uwadze panikującą matkę, miał nadzieję, że już czym prędzej wyruszy w drogę. Wrzucił wszystkie swoje graty do skody, pożegnał się za chwilę z ojcem i matką, która po odprowadzeniu syna do drzwi miała za chwilę wrócić do oglądania telewizji, póki jeszcze nie grzmi i nie trzeba wyłączać telewizora z gniazdka. Jedź bezpiecznie, Łukasz, a jak będzie mocny deszcz i grzmoty, to stawaj i nie jedź aż ustanie, powiedziała mu matka, na co z grzeczności przytaknął, choć bardziej liczył na to, że postrada rozum niż dojdzie do takiej akcji. Zapalił silnik i ruszył pod kościół, gdzie miał już czekać Sidney. Było jakieś 7 po 20, więc już o tej porze musiał tam być. Kefir rozpoznał jego sylwetkę i torbę z daleka. Jego towarzysz, mimo kłębiących się chmur, stał sobie jak gdyby nigdy nic pod najwyższymi drzewami w okolicy i wyglądał w sumie na takiego, co miał wszystko w dupie. Skoda zatrzymała się. Kiedy Sidney otwierał bagażnik i wrzucał do niego torbę, Kefir ogarnął kątem oka jakiś samochód na dziwnych blachach ze śmiesznie wyglądającymi okrągłymi lampami z tyłu, takimi w stylu Lexus wersja bieda. Kefir pierwszy raz w życiu widział coś takiego. Egzystencjalne rozważania na temat tego tuningu przerwał pierwszy tego wieczoru grzmot. Niemal jednocześnie dokonało się zniknięcie widzianego przed chwilą samochodu. Sidney zamknął drzwi od środka i zameldował się na siedzeniu pasażera. To co, zabawimy się dziś w łowców burz? Zapytał w dziwnie pozytywnym tonie, jakby witał się z najlepszym ziomkiem przed wyjazdem na zabawę. Zaraz przejdzie bokiem, odparł kefir, po którego słowach obaj zauważyli kątem oka, tym razem błysk. Dopełniony po kilku długich sekundach srogim grzmieniem gromu.